Szanowni Państwo, jesteśmy na placu budowy, rozbudowywanego, modernizowanego przedszkola publicznego w Gołańczy. Tutaj zakres prac jest następujący, mianowicie dobudowanie jednego skrzydła przedszkola, którego będzie zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia, dwie takie izby lekcyjne, które pozwolą nam zwiększyć pojemność przedszkola o 50 dzieci i piękne sale dydaktyczne, jak również docieplenie tego obiektu. Chcę powiedzieć, że również zakresem został objęty dach, który nie był docieplony i w tej chwili jest pięknie docieplony. I infrastruktura wokół przedszkola typu drogi dojazdowe, przebudowa dróg dojazdowych z Polsbruku wraz z infrastrukturą podziemną. Sądzę, że ta inwestycja, która będzie zakończona latem, pozwoli, że nasze kochane dzieci, nasi wnukowie będą miały wspaniałe warunki, ażeby w tym przedszkolu przebywać, w tym okresie właśnie przedszkolnym, a sądzę, a w przyszłości, Szanowni Państwo, będziemy robili wszystko, żeby prawdopodobnie rozbudować, bo mamy tutaj teren dosyć pokaźny, to przedszkole o dodatkowe skrzydło, które będzie służyło najmniejszym naszym dzieciom, jeszcze nie w wieku przedszkolnym, ale takim malutkim, typu żłobek. Sądzę, że to jest przed nami i wierzę głęboko, że uda nam się to wspólnie zrobić, jak ten projekt przyszłości. Dodam, że projekt opiewa na ponad 5,5 miliona złotych. Jest on również dofinansowany w 95% z funduszów rządowych i tutaj ukłon w kierunku rządu za te środki, które tutaj właśnie przekazują nie tylko naszemu samorządowi, ale inną właśnie na tego rodzaju bardzo ważne inwestycje, ważne dla naszych dzieci, dla naszych mieszkańców, między innymi w gminie Gołańcz. Dziękuję bardzo.